czyli zobaczymy obu skoczków szwajcarskich w serii finałowej, a teraz Keiichi Sato, Japończyk, wczoraj 16. 21 był tutaj w styczniu, w tym sezonie najwyżej na miejscu 5 w Niżnym Tagile. Nieźle na progu wyglądała ta próba Japończyka. Oj, ładny daleki skok, wylądowany poza 130 metrem. Jak było z wiatrem podczas skoku Keiichiego Sato? 1,3 metra na sekundę, wiatr wiejący z tyłu, będzie więc rekompensata ponad 17 punktów. Powinien zostać nowym liderem. 18-punktową rekompensatę miał Gregor de Schwanden, czyli minimalnie tylko gorsze warunki, a skoczył Szwajcar jednak 3 metry krócej. Za tą zieloną wyraźnie wylądował Sato, noty za styl 18-18,5 i tak jest, łączna 147,9. Keiichi Sato obejmuje prowadzenie w konkursie.